Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, generator stoi na swoim docelowym miejscu i się taki będzie. Ech, kurde, wieje. O tu sobie. I tu będzie sobie stał. Jak dojdzie wreszcie do testu, to wszystko będzie ciągnięte na razie przez drzwi. Ale temat taki, że mi się gdzieś tutaj wcisnął. O, okej. Nie będzie wiało, będzie w miarę światełko. Dzisiaj słuchajcie, tak, temat kogeneratora, temat baterii, wymiany baterii w elektryku i temat priorytetów ogólnie. Także pierwszy temat, kogenerator. Jestem bardzo mile zaskoczony ilością komentarzy, ogólnie merytoryki, czy w dobrą, czy w złą stronę, każda merytoryka jest dobra. Jeszcze bardziej jestem zaskoczony, ile takich kogeneratorów wokoło mnie już działa. No i ci, co mówią, że to tylko z siecią współpracuje, no to oczywiście jego takie przeznaczenie, ale już są te borsuki podłączane pod off-gridy. Na razie zbieram informacje i miejsca, do których będę mógł pojechać, może nawet nagrać z takich miejsc, jak to po prostu wygląda. Ale żeby to nagrać, no, potrzebuję zasięgu. No i pojawia się temat baterii do auta elektrycznego. Temat baterii jest na dzień dzisiejszy priorytetem i to takim najważniejszym, bo kilometrów zaczyna przybywać, jazda zaczyna przybywać. Moja małżonka na ten przykład coraz więcej na ten Rzeszów śmiga, a to jest tam i z powrotem za każdym razem 150 km. No i to są realne, słuchajcie, przepalanie czystej benzyny. Dzisiaj nawet wymieniałem, szlifowałem tarczę, bo auto odstania. Jak za dwa tygodnie postoję jeszcze tutaj na wilgoci, to klocki zaczęły po drodze zaczęły delikatnie rdzewieć pod klockami tarcze. O, prowadnicę też trzeba było przeczyścić i w ogóle. I teraz, no, na razie jest spokój, nie trzeba było tarczy wymieniać, ale to ofiary jazdy elektryka są. Co do baterii, no niestety z baterią jest taki problem, że ja za darmo baterii nie dostanę, ja też muszę ją za nią zapłacić. Pewnie tam troszkę mniej niż normalnie będzie wycena, bo ja później będę to testował i w ogóle. Kwestia ugadania, ale jakby nie było, no Paweł za darmo mi tego nie zrobi. A niestety tutaj mamy dach. Dach, no niestety, ale zaskoczył i no, wciągnął całe moje oszczędności, także taką baterię na raty będę musiał spłacić jakoś pomalutku. Na szczęście się pewnie dogadamy na spokojnie z Pawłem. Co do kogeneratora, drugi kolega chyba Paweł, ja nie mam pamięci do imion, nazwisk. Ja mówiłem, już otwarcie powiedziałem, nie wiem kiedy to uruchomię. Dzięki firmom na pewno zdobędę ogromne doświadczenie już, żeby w którą stronę pójść. Dlatego on tutaj stoi, żeby można było wszystko przez drzwi poprzeciągać i robić takie testy, że tak powiem, stacjonarne, bo nie ma sensu, żebym ja go wciągał do domu. Teraz pójdzie, on zostanie przykryty, bo tak, Hubert pojechał już do NV-a wymienia baterię. Później trzeba będzie przetransportować jakąś moją baterię. A ja mam jeszcze jeden priorytet z racji tego, że jest zima plus 10, to powiem wam, nawet od wczoraj lecę na swoim. 90-95% lecę na swoim, magazynu wystarczyło, znaczy słońca było na tyle, że wystarczyło na wszystko, nawet na ładowanie auto elektrycznego. Ale jest inny priorytet. Dla ciebie, gościu, też jest ten priorytet, wiesz? Ty też będziesz z tego zadowolony. Korzystam z tej pogody, no bo tych pomp ciepła, fotowoltaik, wszystko popostawiane. Teraz bawię się w parametry, korzystam z pogody i wreszcie projekt, który już, powiem wam, lata o nim myślę, ale już teraz z racji tego, że dach jest wymieniony, papiery na Eternit już złożone, gdzieś około połowy roku ma gmina zabrać, no to tak, ja muszę jeszcze ściągnąć, czy muszę, no był plan, ta cała szopka idzie do rozebrania, czyli od razu cały Eternit pójdzie za jednym razem. Będzie zmiana ogólnie tutaj całości, czyli to ogrodzenie wyjedzie. Kurnik zostanie przeniesiony na część ogrodową. Tutaj, gdzie ta szopka jest, będzie kojec dla psa zrobiony. Bo na razie, no, niestety miesza błoto na łańcuchu. Ale ile mogę, to go puszczam. Także nie ma problemu z tym.
I tutaj będzie po prostu przedłużenie ogrodu. Mniej więcej taki zarys zostanie jak tam, żeby tracker już był sobie fajnie tutaj w trawce. Tam sobie kurki będą po ogrodzie chodzić, kurnik z tyłu będzie przerobiony. Także takie plany, żeby tutaj ogarnąć podwórko. No i oczywiście tutaj pójdą panele, które będą albo na osobnym stringu, albo razem z tym spięte. Zobaczę, jak to będzie działało, bo te same panele będą tu tutaj. Tutaj jest 6 paneli teraz. Tutaj wejdzie około 10, jak się uda wsadzić, bo ja cały czas ten cień obserwuję też. Jeśli bym chciał to w jeden string wsadzić, jedne i drugie, no to nie mogę sobie pozwolić, żeby mi tam cieniło, ale w ogóle sobie nie mogę pozwolić. Także taki układ będzie, że pewnie będą na płasko i te na samym dole będą wystawać i później taka piramida zaraz wyżej, wyżej, może się 10 zmieści, zobaczymy. Ja to tak mierzył będę dopiero, jak to wszystko rozbiorę, teraz to nie ma sensu. Także konstrukcja na pewno zostanie, to jest stalowa konstrukcja. To już będzie nawet i rusztowanie zrobić, po co podejść, może jakieś tam jeszcze odbłyśniki dam. Zobaczę dalej, będą jakieś eksperymenty, kombinacje. Ale na dzień dzisiejszy kogenerator jest w komentarzach i walcie dalej w komentarzach, bo już jest dużo wiedzy i to jest najważniejsze, że ludzie to już ogarnęli i to działa u nas i to w off-gridach nawet działa. Czy na Deju, czy na innych falownikach, to się dopiero dowiem. Powiem wam, ja jestem... kurde, wieje w tą stronę. Ja jestem z takiej gliny ulupiony, że jak się za coś nie wezmę, to się wcześniej za bardzo tym nie interesuje. No tak mam, nie tak samo jak przyjechał generator i dopóki on u mnie nie stał, to kitek. Kitek, ty ryzykujesz, bo chmurek jest puszczony. Za chwilę będzie akcja. Chmurek go nie zje, ale będzie się interesował, a ten się będzie wściekał. I taki napuszczony i zagląda, no. I co to teraz będzie, co? No, no właśnie, chmurek tak idzie z zainteresowaniem, a kot się wścieka. Kitek, zostaw chmurka w spokoju, bo mu krzywdę zrobisz. Już moment, muszę to rozdzielić, to towarzystwo. Dobra, kot uratowany, siedzi tam, chmurek zagląda. Kurde, będzie wiatr, to nie będzie słychać. Muszę się schować za kangura, on wysoki, to fajny. Albo idę do środka, o, będzie najprościej. I tak, kurde, mnie te psy, koty i cała reszta. Ogólnie kogenerator, nie wiem kiedy, nie mam pojęcia, zbiorą informacje. W międzyczasie priorytet to teraz właśnie zrobić porządek. Póki taka zima fajna, zrobi się cieplej, to pewnie jeszcze na poddasze będę musiał wejść. No trzeba zacząć troszeczkę ogarniać wszystko w koło, co tak odkładałem, bo tu, bo pompa, bo tamto, bo siamto. Jest tego wszystkiego. Eksperymenty z tego dalej, obserwacje będą, zobaczymy. Ale trzeba się brać za inne, także inne priorytety, a później zobaczymy. Także z mojej strony, słuchajcie, tyle, no niestety. Czas i pieniądze są dalej największym hamulcem. Ja, tak jak wy też, już mam ponad 40 lat i no powiedzcie, komu się już tak chce, jak miał 20, też mi się nie chce. Czasem wstanę rano i tak się na to wszystko patrzę i nie chce mi się. Także trzeba się przymusić iść, ogarnąć, a jak jest taka pogoda, to jeszcze w miarę to na plus. Begleje i w ogóle to wolę posiedzieć w domu, albo iść i coś, jakieś parametry posprawdzać, albo nic nie robić, posiedzieć z rodziną w domu i tyle. Dobra, bo się rozgada niepotrzebnie. Także finalnie kogenerator, będą testy, będzie zrobiony, kiedy, nie wiem, za miesiąc, dwa, pół roku. Nie mam pojęcia, bateria z elektryka będzie, bo takie mam informacje. Koszty, wszystko, to już będzie na stronie EV... workshop chyba, kurde, nie pamiętam, ale to będzie wszystko na bieżąco, na pewno będą testy objeżdżania i całości elektryka, bo powiem wam, brakuje mi tych kilometrów, a po co płacić, póki jest możliwość latać na swoim, a jak się tutaj dołożę 10 paneli, to prawie 4 kW jest, także no już będzie troszeczkę tej energii swojej jeszcze więcej, zobaczymy, jak to z tego wyjdzie. No i tyle, idę kawkę wypić, co, czy się brać za robotę. Także szczęście, zdrowia, pomyślności, dzięki za komentarze, dzięki za informacje i dziękuję tym wszystkim, których poznałem przez YouTube'a, którzy teraz bez problemu się do mnie odezwali, słuchaj, to tak działa, to tak, podłącz, to tak. Powiem wam, wiedza tutaj jest najcenniejsza, bo nie kupisz tego za nic. Także szczęście, zdrowia, pomyślności, do roboty. Trzymajcie się.